wtorek, 15 marca, koło kortów Ośrodka Wypoczynku Świątecznego zostało utworzone lądowisko dla śmigłowca sanitarnego. 50-letni mieszkaniec Świdnika, który stracił palce podczas prac rolniczych, został przywieziony karetką pogotowia ratunkowego do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze. Prezes DCR-u Elżbieta Wolna podjęła decyzję o jak najszybszym przetransportowaniu pacjenta do szpitala w Polanicy. To właśnie latająca karetka była najszybszym sposobem transportu poszkodowanego do szpitala specjalistycznego, w którym został operowany. Koszt transportu lotniczego poniesie zlecający, czyli kamiennogórski DCR. W chwili obecnej nie jest on jeszcze znany. Jednak żadne pieniądze nie są ważniejsze od ratowania ludzkiego życia i zdrowia. W środę, 16 kwietnia, w Domu Kultury w Bolkowie odbyły się uroczystości z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Coroczne imprezy cieszą się coraz większą popularnością i z roku na rok przybywa w niej więcej osób. W tegorocznym spotkaniu poza emerytami, rencistami i inwalidami udział wzięli m.in. przedstawiciele władz, miasta i gminy Bolków, starostwa powiatowego w Jaworze oraz poseł na Sejm RP Elżbieta Witek. Spotkanie rozpoczął tradycję przewodniczący Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W bieżącym roku tym obchodom przyświeca piękne hasło: podejmujemy przyjazne działania wobec osób niepełnosprawnych. W swoim wystąpieniu burmistrz miasta i gminy Bolków Jarosław Wroński podkreśla, jak bezcenna jest misja niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, a także ich angażowanie w życie społeczne i integracja ze środowiskiem lokalnym. Dzisiaj jest ten dzień, na który wielokrotnie czekamy, bo możemy się spotkać, możemy potańczyć, możemy pobawić się, aczkolwiek dzień związany jest z niesympatyczną sytuacją życiową, która niektórych z nas dotyka. Dlatego też tak wzorem poprzednicy chciałem życzyć wszystkim zdrowia, wspaniałej zabawy dzisiejszej i oby te dni były związane tylko z samą radością. Ale jak wszyscy się chwalą, to ja pozwolę się też czymś pochwalić. Mianowicie chciałbym podziękować panu przewodniczącemu Rady Miejskiej, że na mój wniosek zorganizował dla chętnych z państwa środowiska ten kurs komputerowy. Prowadzi to mój pracownik Urzędu Miejskiego, a podwoje i komputery udziela dyrektor zespołu Szkół Agrobiznesu. Spotkanie uświetniły występy zespołu ludowego z Bolkowa. Pomysł na wykorzystanie budynku byłej przychodni na ulicy Kościuszki w Kamiennej Górze mają burmistrz Krzysztof Świątek oraz starosta kamiennogórskiego powiatu Leszek Jaśnikowski. Zagospodarowanie przychodni to kolejny wspólny pomysł, który ma być realizowany przez oba samorządy. Od kilku lat ten budynek stoi pusty, niszczeje i wszystkich nas denerwuje. Decyzja, jaka zapadła w tym roku, jest taka, że wspólnie z powiatem podejmujemy się przywrócenia blasku tej dawnej przychodni. Czyli chcemy, aby tam znalazła się również dalej opieka, podstawowa opieka zdrowotna, ale w ograniczonym zakresie. Z drugiej strony chcielibyśmy, aby znalazł się tam dom samopomocy społecznej. To jest dom dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Takie potrzeby na terenie powiatu występują i chcemy, aby to funkcjonowało. Na to możemy i pozyskamy środki z zewnątrz. Następnie chcielibyśmy, aby tam się znalazła przychodnia, poradnia zdrowia psychicznego, sprawy związane z narkomanią, z alkoholizmem. To są zadania własne tak gminy miejskiej, jak i powiatu i te zadania chcemy realizować. W budynku zaplanowane jest również otwarcie ośrodka interwencji kryzysowej dla matki z dzieckiem. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, na przełomie w połówce roku rozpoczniemy działania, już prace inwestycyjne. Oczywiście trzeba założyć, że całe przystosowanie obiektu potrwa przynajmniej gdzieś w granicach 2 lat. Jeszcze kilka lat temu w budynku przy ulicy Kościuszki można było skorzystać z porad lekarskich. Po otwarciu nowej przychodni przy ulicy Broniewskiego budynek stoi opuszczony. Pomysłów na jego ożywienie było już kilka. Jednak problemem był brak pieniędzy na tą inwestycję. Teraz może się to zmienić. Wkład finansowy i miasta, i powiatu będzie znaczny, ale również zainteresowanie wsparciem naszych działań wyrażają gminy ościenne z naszego powiatu, także myślę, że wspólnymi siłami uda się. W myśli piosenki, tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, jeszcze w tym roku budynek może zostać wyremontowany. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, na przełomie w połówce roku rozpoczniemy działania, już prace inwestycyjne. Oczywiście trzeba założyć, że całe przystosowanie obiektu potrwa przynajmniej gdzieś w granicach 2 lat.
ostatnim okresie strażacy z terenu całego powiatu wyjeżdżali po kilkanaście razy do płonących nieużytków rolnych. Płonące trawy to wielkie zagrożenie nie tylko dla człowieka, ale przede wszystkim dla środowiska. Podczas pożaru ginie roślinność oraz zwierzęta żyjące w ziemi. Na co dzień walkę z płonącymi trawami toczą strażacy w całym regionie. Uwarunkowania atmosferyczne spowodowały to, że znowu mamy ten problem jak co roku w tym okresie, a mianowicie dużo wyjazdów do pożaru traw i nieużytków rolnych. Głównym powodem dużej ilości pożarów jest brak edukacji ekologicznej, zwłaszcza u osób starszych. Niejednokrotnie płonąca łąka to zasługa dzieci, które pozostawione bez nadzoru podkładają ogień. Walczyć z podpalaczami ma ustawa, a raczej kary, które z niej zostały przewidziane. Wypalanie traw w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest zabronione i zagrożone karą grzywny. Koszty wyjazdu jednostek do każdej z tego typu akcji są znaczne. Za udział strażaków w akcjach płaci każdy z nas, ponieważ straż finansowa jest z pieniędzy podatników. Dysponowane są jednostki w sile kilku zastępów, 2-3 zastępy, 4. Oprócz naszych zastępów udział biorą również jednostki ochrony przeciwpożarowej zrzeszone w ochotniczych strażach pożarnych. Należy również pamiętać, że znaczna ilość jednostek, które uczestniczą w gaszeniu pożarów traw, to opóźnienie w ratowaniu życia. Gdyż jednostki, które zostały zadysponowane do gaszenia, mogą nie zdążyć na czas, aby uratować ludzi z pożaru budynku lub wypadku drogowego. Wyjazd do pożaru traw powoduje, że jest osłabione bezpieczeństwo powiatu, ponieważ Państwowa Straż Pożarna oraz jednostki ochotnicze, oprócz zadań związanych z gaszeniem pożarów, wykonują inne zadania, takie jak ratownictwo techniczne, medyczne, ekologiczne czy wypadki drogowe, i w przypadku takich zdarzeń jednostki trzeba dysponować z dość odległych terenów, aby móc nieść pomoc potrzebującym w sytuacji, gdzie rzeczywiście zagrożone jest życie ludzkie. Stan techniczny dachów, budynków położonych w Lubawce przy ulicy Garbarskiej i Placu Wolności budzi coraz większy niepokój wśród mieszkańców tej miejscowości. Budynek przy Placu Wolności jest administrowany przez Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce. Przeprowadzone w roku ubiegłym przetargi nie wyłoniły wykonawcy naprawy dachu. Jest to budynek, który w zeszłym roku już został przeznaczony do remontu i w związku z tym przeprowadzaliśmy trzykrotnie przetarg na wyłonienie wykonawcy i remont tego pokrycia dachowego. Wyłonienie wykonawcy napraw było utrudnione, ponieważ budynek jest zabytkiem. To jest budynek objęty ochroną konserwatorską, należący do rejestru zabytków i tam wszelkie wytyczne są od konserwatora zabytków, a więc wzmocnienie lub wymiana więźby dachowej i pokrycie na dachówkę karpiówkę. W drodze kolejnego przetargu prace remontowe tego budynku zostaną wykonane w tym roku. Budynek przy ulicy Grabarskiej jest administrowany przez wspólnotę mieszkaniową i to na niej spoczywa odpowiedzialność za remonty bieżące oraz naprawy. Według prawa wspólnota odpowiada za wszelkie spowodowane złym stanem technicznym wypadki. Wspólnota mieszkaniowa samodzielnie zarządza się tym budynkiem. Trwają prace nad przebudową oficjalnego portalu gminy Bolków w ramach Funduszu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg 3A. Dzięki realizacji projektu Interaktywna Gmina Bolków zminimalizowane zostaną bariery tworzące się społeczeństwa informacyjnego oraz możliwa będzie pełniejsza promocja i prezentacja walorów gminy za pośrednictwem globalnego medium, jakim jest internet. Koncepcja nowej witryny www zakłada powstanie kompleksowego portalu miejskiego wraz z systemem zarządzania treścią, informatorem miejskim, interaktywnym planem miasta i gminy oraz wirtualnym spacerem po Bolkowie. Portal dostępny będzie w 4 wersjach językowych, co umożliwia turystom, nie tylko tym z pogranicza, poznać walory gminy i całą ofertę turystyczną. Założeniem projektu jest stworzenie multimedialnej wizytówki miasta. Witryna internetowa będzie posiadała podstrony dla miasta partnerskich Bolkowa, gdzie dzięki systemowi zarządzania treścią zagraniczni partnerzy będą mogli sami przygotowywać treści tych podstron. Dodatkowym atutem nowej strony internetowej jest łatwy i bezpośredni dostęp do podstawowych informacji dla wszystkich zainteresowanych. Projekt będzie zakończony z końcem kwietnia.